Cześć, to ja, świnka Pepa. To mamusia świnka. To tata świnka. A to mój malutki brat George. Czasem odwiedzają nas babcia świnka i dziadek świnka oraz przyjaciele. Obserwuj George, jak ja wysoko skaczę. Ekstra! Super tak wysoko! Nikt tak nie potrafi jak ja! I wyżej! Jeszcze wyżej! Skaczę na pierwsze piętro! Yuppie supi! Cześć Pepo! O, cześć! Co wy tu wszyscy robicie? Przyszliśmy zabrać cię na mega wielki basen. Rebeka, czy ty pomyślałaś, po co mnie zabierać na basen, kiedy my mamy basen? Super basen ze zjeżdżalnią? Ja nie muszę chodzić nigdzie na baseny, bo ja mam przed domem basen. Tak, ja wiem, że ty masz przed domem basen, ale nie taki. To jest największy basen w całym Pigowie Niewielkim. Największy basen w całym Pigowie Niewielkim? Myślałam, że to ja mam największy basen. Gdzie jest ten największy basen? To mama Suzy zamówiła ten wielki basen. I Suzy nas wszystkich zaprosiła. Oczywiście powiedziała, że nie będziemy pływać, dopóki nie pójdziemy wszyscy po Pepę. O, dzięki Suzy! Jesteś prawdziwą przyjaciółką. Nie mogło ciebie zabraknąć, Pepo. Dzięki Suzy, że o mnie pomyślałaś. A czy ja mogę wziąć z sobą George'a? No pewnie. To zapytam tylko mamusię świnkę, czy możemy do ciebie iść na ten ogromny basen. Jestem ciekawa, jaki on jest wielki. Pewnie lekko większy od mojego. Mój basen jest też duży. Czy ten basen może być większy niż mój? Tak, Pepo, jest większy. Chodź, sama zobaczysz. Mamusiu świnko, George. Tak, kochanie? Mamusiu świnko, czy mogę iść do Suzy na basen? Zabrałabym George'a. Wszyscy idziemy. Dobrze, dobrze. Tylko niech mama Suzy was wszystkich pilnuje. Zaraz do niej zadzwonię. George, otrzep się już z piasku, bo idziemy na duży basen do Suzy. Chodź. Dobrze, dobrze, Pepo, Pepo. Idę na basen, będę pływał i nurkował. Chodź, Liczard. To idziemy. Wszyscy przyjaciele. Na pana, mamusiu świnko. Bawcie się dobrze, moje kochane prosiaczki. Przyjadę po was wieczorem. Buziaczki, mamusiu świnko, paparapa. Co tak długo cię nie było, kochanie? Mamusiu, musiałam iść po przyjaciół. Zobacz, ile ich przyszło. Wszyscy chcą zobaczyć mój basen. Witam, kochani. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mamusiu, możemy popływać w basenie? Ależ oczywiście, takie jest przecież jego przeznaczenie. Tak, przyszliśmy zobaczyć ten wielki basen, Suzy. Zaprosiła wszystkich. Ponoć jest on największy w całym Pigowie Niewielkim. Tak, Pepo. Myślę, że jest największy. Wybraliśmy największy, jaki był w całym katalogu. Wow. To idziemy zobaczyć. Ojoj. Jaki ten basen jest przeogromny. Tak. Jest taki duży, że żeby do niego wejść, trzeba mieć specjalną drabinkę. Niesamowite. On jest chyba taki wielki, jak Morze Bałtyckie. Chodźcie, jest ciepła woda. Ale on jest wielki. Suzy naprawdę jest największy w całym Pigowie Niewielkim. O, i jaki duży pontonik, ten Flaming. Jak chcesz, to możemy nim popływać, Pepo. Mam jeszcze dwie zjeżdżalnie. Jedna dla maluchów, a druga dla nas, dla starszaków. Dobra, to chodźmy popływać. Mama owca czuwała nad bezpieczeństwem wszystkich bawiących się gości. Chodźmy na zjeżdżalnię, Suzy. Dobrze, Pepo.
Richard i George zjeżdżali z małej zjeżdżalni. Jadę! Teraz moja kolej. Klaśka się boję. Ale dobra, George zjechał. Udało się! Do dużej zjeżdżalni ustawiła się duża kolejka. Pierwsza w kolejce była Emily. Ojej, jak tu wysoko! Mama owco, mama owco! Będziesz nas ratowała? Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. To jadę! Wow! To było naprawdę fajne. Teraz ja wam pokażę, jak się zjeżdża. Pepa zjedzie najszybciej. Uwaga, uwaga! Jadę! Ale ona szybka! Teraz moja kolej. Już tyle razy zjeżdżałam z tej zjeżdżalni, że teraz zjadę na leżąco. Było super! Teraz była kolej pszczółki Mai. Jadę! Nie, nic mi nie jest. Dany i Pedro postanowili zjechać razem. Nie udało się. Potem zeberka Zoe. Rebeka, Candy razem z Pepą. Może teraz pojedziemy wszyscy razem. Ciekawe, czy nam się uda. Chodźcie, spróbujemy. Nie, to się nie uda. Tu jest za mało miejsca. Trójka to maks. Widzicie, nie udało się. Fajnie, fajnie, uwielbiam zjeżdżać. Ja też. A ja teraz próbuję zjechać na brzuchu. Ekstra! Ostrożnie, kochani. Ja też umiem zjechać na brzuchu. Łatwizna, śmizna. Wiesz, Suzy? Ja bym chciała teraz popływać na tym flamingu. Dobra, Pepa. Ale fajnie się tym pływa. Płyniemy do zjeżdżalni. A teraz w drugą stronę. Super! Suzy, my też chcemy na flamingu. Ale nie ma już miejsca. To teraz nasza kolej. Poczekajcie jeszcze. Jeszcze się nie napływaliśmy. No ile mamy czekać? No zaraz, ale przecież ja mam jeszcze inny materac. Przyniosę wam. Taki może być? Super! Fajny! Taka palma? To wskakujemy. Ja też jestem Pepo. Dobra, skakuj, George. Weźcie Richarda. To ja popłynę do ciebie, Pepo. Nie w tą stronę, George. Ale fajnie się pływa. My szybciej pływamy. Wcale, że nieprawda, bo my szybciej. Nie, bo my. Dobra, to zróbmy wyścigi. Super pomysł, zróbmy wyścigi. Dobra, będziemy startować z tego końca. Okej. A Maja i mama owca będą sędziować.
Dobra, okej. Ej, wy oszukujecie. Nie wypływajcie tak szybko. Musimy równo wystartować. Okej. Przygotować się do startu. Start! Szybciej, szybciej, szybciej! Szybciej, szybciej! To my! Zieloni, nie! Flamingi, flamingi! Zieloni, zieloni! Szybko, szybko, szybko! Kto pierwszy? Peppa, Peppa, Peppa! Jest! My wygraliśmy, Peppo, Peppo! No jasne, George! Hurra! Wygraliśmy z wami! O nie! Oszukiwaliście! Jeszcze raz! Tak, oni oszukiwali! Za wcześnie wystartowali! Dobra, jak chcecie, to możemy to powtórzyć. Jeszcze raz, super! Znowu wygramy! George, nie wygracie! My teraz wygramy! Nie, nie, bo my! Uwaga, przygotować się do startu. Start! Zieloni, zieloni! Nie! Różowi, różowi! Zielony, zielony! Szybciej, szybciej, szybciej! Już jesteśmy blisko! Nie, my musimy wygrać! Mamo owco, uciekaj z drogi! O, przepraszam! My musimy być pierwsi! Nie, nie, gonimy ich! Szybko, szybko! O nie! Byli pół sekundy szybciej! Hurra! To my wygraliśmy! Hurra! Ekstra! Super, super, super! Mówiłam, że my teraz wygramy! Przegraliście, Peppo! No i co z tego? Jest remis 1-1, bo my przed chwilą wygraliśmy. To teraz runda rozstrzygająca. Okej. Możemy startować z tego miejsca. Dobra, mi wszystko jedno. Mamo owco, nie przeszkadzaj! Dobrze, to ja wychodzę na brzeg. Gotowi, gotowi, gotowi. Przygotować się do startu. Start! O nie, szybciej wyruszyli. Jesteśmy pierwsi. O, ta drabinka nam przeszkadza. Nie, my. Idą łeb w łeb. Chyba będzie remis. Nie, różowi pierwsi są. Tak, znowu wygraliśmy. Jesteśmy pierwsi, wygraliśmy. Powinniśmy dostać jakiś medal. Całkiem fajny ten pomysł z wyścigami. No. Fajny, fajny. Musimy jeszcze to powtórzyć kiedyś. Tak. Umiecie się tak kręcić? Pewnie. Wystarczy trochę pchnąć wodę. Suzy ma naprawdę fajny basen. Jest jak ocean wielki. Dzięki, Dany. Co z tego? Mi tatuś świnka kupi większy. Tak, tak, my będziemy mieli większy, na pewno. Mam pomysł. Zróbmy teraz konkurs, kto dłużej ponurkuje. O, fajnie, zgadzam się. My wygramy z George'em. Jesteście już wszyscy gotowi? To na 3, 4 wszyscy zanurzamy się. 3, 4. Oj, najkrócej. Nie udało mi się. Richard i Pedro wynurzyli się jednocześnie. Jeszcze Peppa, Emily, Suzy i George. O, jak oni długo nurkują. O nie, nie wygrała? George dłużej niż ja. Pasuję na George'a. George. Wygrałem? Nie, Emily wygrała. Brawo, Emily, wygrałaś.
Nie, Pepo, ja byłem ostatni. Tak? Zróbmy więc powtórkę. 3, 4. Żeby się nie popopili. Ja nigdy w to nie wygram. Nie udało mi się teraz. Jeszcze czwórka nam została. Nie udało się, Pepo, Pepo. O, Pepa wygrała. Brawo, Pepo, wygrałaś. Naprawdę ja wygrałam? Super, ale się cieszę. Chodźcie pozjeżdżać. Super. Ojoj, jak to jest wysoko. Chciałem spróbować, ale się myślać nie boję, to jest bardzo wysoko. Poczekaj, poczekaj, George. Zjadę z tobą, nie bój się. Dobra, trzymam cię, jedziemy. Juu. Tak szybko wystartowałeś, George, że sam pojechałeś. Tak? Sam pojechałem? Wow, to jeszcze raz pojadę. Mały Richard też postanowił sam zjechać. Jejku, jak to wysoko. Wszyscy już z niej zjeżdżali, więc ja też muszę. Dam radę. Wow! I tak pływali, nurkowali. I zjeżdżali do późnego wieczora. Za chwilę zrobię strasznie trudny zjazd. Ale zanim go wykonam, pożegnam się z wami. Oraz pozdrowię widzów. W dzisiejszym odcinku pozdrawiam Nadzieję M, Mikołaja Pożogę, Marzenę Adamik, kotki Oliwia 123, Nikodema i Laurę, Amelię Szczodrowską, Bartoszka Niegos, Martę Sekulską, Jakuba Achramowicza i wszystkich moich widzów. Nie zapomnijcie dać łapkę w górę. Zapraszam nowych widzów do subskrybowania kanału Zabawowo i Fajowo. Pa, pa! Teraz zobaczcie, jak zjeżdżam. Na plecach, głową w dół. To jest hardcore. Uderzyłam głową w pontonik. Ale nic mi się nie stało. Pa, pa!